Karolina Sobańska Podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. W tym programie pokazujemy różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi "to zależy". Jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego nowego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. Odcinek 279. Mojej dzisiejszej gościni przedstawiać nie trzeba, a treść naszej rozmowy trudno opisać w kilku zdaniach. Będzie o zmianie, marzeniach, poczuciu sprawczości i ciężkiej codziennej pracy. A moją rozmówczynią w odcinku, który wieńczy najdłuższą i jedyną 5-letnią serię podcastu, będzie Magda Mołek. Porozmawiamy o szkodliwości magicznego myślenia i braniu odpowiedzialności za swoje życie. Poruszymy kwestię etykietowania siebie, niesłuchania opinii innych na nasz temat, a także wyzwań płynących z bycia twórczynią. Dowiemy się, kim są dojrzali dorośli oraz dlaczego należy mówić o tym, co dla nas ważne, nawet jeśli jest to niewygodne i trudne. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Magdą Mołek. Cześć Magda. Cześć Karolino. Jest mi bardzo miło gościć Cię i tak sobie myślę, że spotykamy się w studiu podcastowym. Ja przez wiele lat nagrywałam filmy na YouTubie i działałam w internecie, myśląc sobie, że może kiedyś będę miała na przykład program w telewizji. Ale po drugiej stronie mam Ciebie i Ty realizowałaś tę wizję telewizyjną przez wiele lat po to, żeby w tym momencie powiedzieć skręcam albo zmieniam trochę tor. I myślę, że dla wielu osób jest to zaskakujący ruch, ale to też pokazuje, jak wiele zmienia się w ogóle w świecie mediów i zastanawiam się, jak do tego doszło, że ta gloryfikowana wizja kariery telewizyjnej zaczyna, i ty jesteś tego przykładem, być czymś, co może wcale nie być naszym pierwszym wyborem, bo wtedy pojawia się internet z całą gamą możliwości. No czasy, takie są czasy. Dzisiaj dostępność do mikrofonu, do ekranu, do kamery jest dużo łatwiejsza niż 30 lat temu, kiedy ja zaczynałam. Wtedy, żeby dostać pracę w radiu, naprawdę trzeba było być dobrą, a ja tę pracę dostałam. Chociaż będę to zawsze podkreślać, że zaczynałam naprawdę od zera, od przychodzenia jako pierwsza do redakcji, przygotowywania gazet. Pomagałam pisać serwisantkom pierwsze informacje na temat tego, co wydarzyło się w nocy, czy też dnia poprzedniego, więc ja mam bardzo dużo na swoim koncie takiej mrówczej pracy dziennikarskiej. No i teraz po tych wszystkich łącznie 27 latach w telewizji rozpoczęłam pracę na YouTubie, ale traktuję to po prostu jako miejsce, jako nadawcę do treści, które i tak zawsze były mi bliskie. Więc czasem sobie myślę, że taką zrobiłam może nie woltę, bo podcasty też prowadziłam i od takiego mikrofonu, już nie pamiętam, kurczę, jak 30 lat temu w radiu wyglądały mikrofony, ale wydaje mi się, że bardziej tak, niż ten, który mam przypięty u siebie na YouTubie, bo tam jest jeszcze trochę inna zasada. Ale podcasty też robię. No więc tak trochę się klamra stworzyła z tego mojego życia. Dzisiaj są po prostu możliwości. Jeśli jesteś osobą ciekawą, możesz zadawać pytania. Jeśli jesteś osobą skuteczną, to będziesz zadawała te pytania tym ludziom, którym chcesz je zadać. Nie wiem, to się tak wszystko toczy, ale myślę, że to jest raczej kwestia możliwości, bo bo 30 lat temu mieliśmy jakby, jeśli chodzi o dziennikarstwo, 3 rodzaje opcji. 3 opcje mieliśmy, nie? Radio, gazeta, telewizja. I tyle. To się zamykało. Nie było nic więcej. No, teraz jest dużo więcej. Pytanie, co z tego będzie? Ja jestem absolutnie przekonana i to mi się bardzo podoba, że jest taki wybór, że jest tyle miejsc, tyle podcasterek, podcasterów, tylu youtuberów, youtuberek, którzy robią swoją robotę, zadają swoje pytania, pokazują swoją wizję świata, no a do nas należy wybór, co chcemy obejrzeć, czego chcemy posłuchać. Ale bije od ciebie taki spokój, I też uśmiechasz się, mówiąc to, czyli ja zakładam, że jednak patrzysz optymistycznie na to, co serwują nam media, szczególnie, że jest tyle osób, które ma teraz dostęp do tego, by tworzyć. No wiesz, ale ja oczywiście mam przyjemność słuchać wartościowych treści. Umiem je wybrać. To też jest efekt bycia dziennikarką, no bo to jest zawód, w którym zadajesz pytania i weryfikujesz odpowiedzi na te pytania. Tak traktuję swój zawód. I jeśli mogę się cieszyć, że są wspaniałe podcasty o sprawach społecznych, o sprawach międzynarodowych, o sztuce, kinie, literaturze, bo mam do tego dostęp i mogę to zrobić spod tak zwanego palca, wyjąć telefon, po prostu kliknąć co trzeba i posłuchać fascynujących historii, no to jest bogactwo rodzaju. No. A jeśli chcesz mnie zapytać o to, że gdzieś tam w tym internecie istnieje także taka ciemna strona, no to istnieje, wiesz, to jest jak ze wszystkim. No masz nóż, nożem możesz ukroić dzieciom chleba i możesz komuś zrobić ogromną krzywdę, zabić go na przykład, nie? Więc narzędzia są po to, żeby rozumni ludzie, jak ja to mówię, dojrzali dorośli, korzystali z tego w sposób adekwatny. No i tak to widzę trochę. No. Więc czy się uśmiecham? Uśmiecham się, bo ja w ogóle uwielbiam różnorodność i taki ten właśnie dostęp. Jak dzisiaj myślę o tym, że ten mój zawód, albo to, co ja robiłam, było takie kiedyś szalenie wyjątkowe w tym sensie, że po prostu niewiele osób miało dostęp na przykład do telewizji. Miało tę możliwość pokazania swoich talentów i potem miało szczęście trafić na ludzi, którzy te talenty rozwijali. Tak jak było u mnie. No to może z tego powodu też ludzie tacy jak ja są traktowani jako osoby, które, nie wiem, dostąpiły czegoś nadzwyczajnego i czegoś wyjątkowego. Ja też tak uważam, ale trzeba tu zawsze podkreślać, i ja to robię, żeby nie spłycać tego przekazu, że to, że ja przepracowałam 27 lat w telewizji, to nie było słodkie prowadzenie, wiesz, festiwali, czy premier, czy czegoś tam, tylko to była po prostu zawsze ciężka praca. Już mi się nawet czasem nie chce tego opowiadać i powtarzać o tym, jakie są koszty tej pracy, bo mam wrażenie, że i tak niewiele osób w to wierzy, ale no po prostu tak jest, no więc to jest takie, wiesz, no udowodnię wam teraz, że coś tam, no. Kto nie pracuje ciężko, ten nie ma owoców tej pracy. I to jest naprawdę wszystko jedno, czy ty jesteś dziennikarką w telewizji, czy jesteś podcasterką, czy jesteś stylistką, czy pracujesz w sklepie, czy masz swój biznes, czy wychowujesz dzieci, czy piszesz pracę naukową. To jest zawsze od początku do końca praca twoja. Znaczy dostaniesz to, co włożyłaś. Nie użyłaś tego słowa, ale ja się nim posłużę, że praca w telewizji jest nadal przez wiele osób uważana i poniekąd pewnie tak jest, za elitarną, ale właśnie dopust Boży, tak. Tak, jestem ciekawa, czy okej, tak mogło być właśnie z uwagi na to, że tych możliwości było mniej i to był ten nasz dostęp do wielkiego świata, nas, odbiorców, przez telewizję czy przez inne media masowe, ale czy z twojej obserwacji to się zmieniło i teraz to znaczenie telewizji jest mniejsze i to jakby to, że działasz w przestrzeni telewizyjnej, już nie jest właśnie aż tak nobilitujące, jak było kiedyś? Ja w ogóle mam problem z wyrazem, że coś jest nobilitujące, bo myślę, że to zawsze się spotka tam na górze, w tej sferze, gdzie ta nobilitacja następuje, z jakimś rodzajem wyższości. Mało osób jest w stanie się oprzeć pokusie pomyślenia o sobie, że jest się lepszym. I jeśli tą praprzyczyną chęci pracy w telewizji jest właśnie ta pokusa, że będę sławna, będę ważna, będą mi się kłaniać w pas, co obserwuję z zażenowaniem w polskiej polityce, to jest totalne niebezpieczeństwo. Znaczy, o ile w polityce, gdzie jest gra pozorów i gra interesów wewnętrznych, bardzo długo, bardzo miałkie osoby mogą być bardzo ważne, to wydaje mi się, że w takiej przestrzeni jak właśnie telewizja, to dosyć szybko wychodzi. Czyli reasumując, przestrzegałabym przed taką wizją, że to jest świat, w którym wszystko jest takie oczywiste, proste i łatwe. Mnie się też zdarzało być osobą, której ktoś mówił, jak jak ma prowadzić program telewizyjny, choć nigdy go nie prowadził. Że ktoś mi mówi, jak mam siedzieć na tej kanapie rano, a nigdy na niej nie siedział. Wiesz, o co chodzi, nie? Że z perspektywy kanapy we własnym domu, gdzie trzymamy telewizora, jesteśmy mistrzami świata i okolic. No ale jak się potem tam wejdzie i trzeba zrobić tę pracę, bo to jest praca, która ma zasady, która ma wymogi i która jest bardzo obciążająca psychicznie, no to wtedy ta sytuacja już wygląda zupełnie inaczej. Jak przychodzisz nagrywać swój podcast, to się denerwujesz? Myślę, że trochę tak. No, stresujesz się tym, prawda? Jest to jakiś element niepewności. Jest jakaś mobilizacja organizmu. To raz, a dwa, po prostu chciałabyś zrobić fajnie swoją pracę, nie? I jesteś przygotowana, coś przeczytasz, czegoś się dowiesz, posłuchasz, jesteś ciekawa tej osoby, więc wykonujesz pracę. Nie da się po prostu z ulicy kogoś złapać, kto tu maszeruje niedaleko po Nowym Świecie. Chodź, zrobię z tobą rozmowę. To jest sztuka mistrzów świata, ale w tym dobrym tego słowa znaczenia. Mistrzów fachu, że umieliby usiąść przy stole ze sobą, o której nic nie wiedzą i zrobić z nią genialną rozmowę. Myślę, że Mariusz Szczygieł by tak zrobił. Więc cały czas chodzi w tym wszystkim chyba jednak o pokorę, ale to nie jest pokora, która ma nas postawić do kąta. To zawsze będę powtarzała głośno, że to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić. Tylko to jest ta pokora w tym rozumieniu, że bo coś takiego jak sukces jest chwilą. To mija. I to jest też jakby zakończenie procesu. A potem wracasz znowu do szeregu i na coś pracujesz. I to znowu może się skończyć tym. Sukces stawiam tutaj jako ukończenie jakiegoś, zdobycie jakiegoś celu. Albo nie musi. No i co wtedy, jak się będziesz z tym czuć? Wiesz, to jest też o tym, że nasza wartość jest tutaj, tam, tutaj, gdzie jesteśmy my. No bo jaką jestem dziennikarką, jeśli ktoś pisze o mnie, że jestem patodziennikarką? Albo jaką jestem dziennikarką, jeśli jednocześnie ktoś pisze o mnie, że jestem wspaniała, że mam siłę walczyć i ochotę, podkreślam, o prawa kobiet, no to jaką jestem dziennikarką? Taką, jak mówi ta pierwsza osoba, czy taką, jak mówi ta druga osoba? No, można się w tym zgubić. No pytanie, czy definiujemy to, jakimi jesteśmy dziennikarzami przez to, jaki dostajemy feedback, jak to u ciebie wygląda, czy nauczyłaś się budować swoje poczucie własnej wartości zawodowe oczywiście, poprzez to, jak ty oceniasz swoją pracę, czy nadal ten element walidacji z zewnątrz jest u ciebie żywy? Myślę, że psychicznie nie dałabym rady, gdybym jechała na tym, co ludzie powiedzą. Nie zrobiłabym kroku, bo to jest paraliżujące. Bo wstyd i strach, który towarzyszy właśnie temu, co ludzie powiedzą, jest, wiesz, jak wsadzenie kija w szprychy. To jest po prostu stop. I znowu wielkiej siły wewnętrznej, jakiegoś przygotowania, jakiejś odporności duchowej, myślę też emocjonalnej, potrzeba, żeby tego nie brać do siebie, no to tak po polsku mówiąc. Ale to są lata pracy. Ja nie raz miałam wrażenie, że inni wiedzą lepiej i że ja nie jestem właściwą osobą na właściwym miejscu. I to jest, no, to może na długo paraliżować, podcinać skrzydła, ale to też jest taka trochę domena w ogóle funkcjonowania na przykład kobiet, bo wiesz, no, moje życie zawodowe to jest obserwacja wszystkich procesów, nie tylko zmieniającego się świata jakby na moim odcinku dziennikarskim. Choć zaczynam sobie ostatnio już coraz częściej mówić, że ja nie wiem, czy jestem dziennikarką. W tym sensie, że co z tego, że ja to powiem, albo co z tego, że ja tego nie powiem. To jest o tym, że są znowu jakieś szufladki, do których się wsadzamy albo dajemy się wsadzać, żeby jakoś tam uporządkować ten świat. Wiesz, Marie Kondo w kwestii po prostu nie sprzątania w szafie, tylko jakby porządkowania pojęć albo właśnie szeregowania czy szufladkowania ludzi. Czy ja się obrażam, jak ktoś mówi do mnie celebrytka? Nie. Because, znając język angielski, doskonale wiem, co znaczy słowo celebrity. I nie dam sobie wmówić, że bycie celebrytką to jest jakaś obraza. Jestem celebrytką. Ostatnio żartuję, że świadomą swoich praw i obowiązków. Wzięłam ślub z tą opcją i jest mi z tym dobrze. No i teraz co? No, się definiować możemy tak czy siak. Jestem strasznie ważna i uznana. Albo jestem nikim. Żadne z tych sformułowań nie jest prawdziwe. I też te etykiety dają nam więcej ograniczeń. Musimy się zastanawiać, czy nasze działania wspierają to, że zachowujemy się jak dziennikarka, czy nie. Tak samo jest ze słowem youtuberka. Pamiętam, jak mówiłaś, zaczynając na YouTubie, że jesteś youtuberką, tak właśnie z taką, nie wiem, czy z dumą, ale może po prostu z taką radością, coś nowego i przedstawiałaś swój projekt. Ja sobie myślałam, wow, fajnie, bo pamiętam, że ja przez wiele lat czułam się dziwnie z tym stwierdzeniem, bo mi to urosło do jakiegoś takiego... Że jesteś gorsza. Tak, że to jest takie, wiesz, no infantylne. Tak, mniej istotne. Coś takiego dziecięcego. I tutaj już nam to pokazuje, że ta zmiana definicji dużo zmienia. Tak samo może być, wiesz, ze stwierdzeniem influencer, tak? Narosło mnóstwo negatywnych konotacji wokół tego. A od czego wywodzi się to słowo? Influence to jest wpływ. Tak, więc jest to... To są osoby mające zasady wpływ. Pozytywne i wartościowe. A jednak właśnie przez to, że mamy wokół tego tyle jakichś takich uprzedzeń, to wiele osób boi się tej etykiety, więc piękne jest to, że możesz mówić o sobie, że jesteś celebrytką i jeżeli ktoś potrzebuje tej etykiety, żeby ją tutaj przypisać, spoko. Dla jednej osoby będziesz dziennikarką, a dla kogoś możesz być youtuberką, ale tak naprawdę nie ma to takiego wielkiego znaczenia. Bo jeśli to ułatwi jakby znowu porządkowanie w czyjejś głowie, albo przypisywanie mi miejsca, to ja nie mam nic przeciwko temu. Już jestem też w tym cudownym momencie życia, że mi jest naprawdę wszystko jedno, jak ja zostanę nazwana albo odebrana, bo ja wiem, że wartość nas ludzi leży zupełnie gdzie indziej niż to piętno tego odbioru zewnętrznego. Bo prawdą też jest, że ludzie, są takie moje dwie prawdy zawodowe. Ludzie gadali, gadają, będą gadać. Czyli mamy na to wpływ? Nie mamy. Odpuszczamy. Oraz prawdą jest, że to, co my o sobie myślimy, się właściwie wizualizuje, realizuje. Taka jest rzeczywistość. Jak my o sobie myślimy, tak się dzieje. Ja wierzę w ogóle w tę prawidłowość wszechświata. Ja mogłabym przytoczyć na to dowody, bo ja jestem przecież kobietą, która będąc dziewczynką siedziała w swojej wyobraźni, czy tam przed swoim lustrem w domu, w studiu telewizyjnym i czytała program. I to się stało. Ja tak wierzyłam w to marzenie. Muszę dodać, że chciałam też być Miss Świata, ale w pewnym momencie się zorientowałam, wszystko przed tobą, że tu to ja nie mam najmniejszych szans, więc pójdę sobie swoją inną drogą alternatywną. Ale wydaje mi się, że w sumie tak naprawdę najbardziej chciałam pracować w telewizji. Wiesz, i to jest, ja to mówię z tej swojej pamięci z poziomu 9- czy 10-letniej dziewczynki. Więc siła marzeń to jest takie odbicie, jak ta rakieta startuje, to nagle widzisz ten płomień, jest takie buch, idą na boki te dymy czy tam pary i dopiero potem widzisz ten taki żywy ogień pod tą rakietą, zanim ona się wzniesie. To jest ten moment, zanim ona się wzniesie. Ona jeszcze tu prawie jakby stoi, nie? Jak patrzymy na starty promów kosmicznych. No i dopiero potem, ile trzeba siły, żeby wynieść ten cały ciężar marzeń, nadziei, oczekiwań w świat. Ile trzeba tam pracy wykonać. Aż mam ciarki, jak o tym mówię. Bo to jest o tym, no, że marzenia są tu, na razie tu. Tutaj jest tylko na dole. A potem dopiero jest ten zapalnik i to idzie. No ale to jest praca, nie? Rozmarzyłam się sama, bo przypomniało mi się, jak byłam mała i patrzyłam w lustro i przeprowadzałam ze sobą wywiad po angielsku. A widzisz? I opowiadałam najróżniejsze historie i właśnie pięknie to podsumowałaś, że to jest w dużej mierze o tej wierze i o tych marzeniach i o tym, żeby widzieć siebie w tej roli. Widzieć siebie, tak. Widzieć siebie jako ważną osobę. Która może to dokonać, prawda? Tak. Sprawczą osobę. Tak, cofam ważną, sprawczą, taką, która ma wpływ, która może to zrobić, która widzi siebie tam, ale jest świadoma teraz w tej pokorze, o której wcześniej wspomniałam, że to jest Zapraszam. Ciężka praca. Bo to jest też ten element, o którym często zapominamy, nie? Że wizualizowanie i marzenie to jedno, ale potem trzeba włożyć w to działanie. No tak, codziennie. No to jest ta sprawczość. Sprawczość nie leży w marzeniach. W marzeniach jest ułożenie tego, wiesz, całego układu pod tą rakietę. To jest tu. Ale potem po prostu jest bardzo dużo czegoś więcej. No. I na to moim zdaniem najmniej osób jest przygotowanych albo świadomych. Bo to jest, wiesz, to można przyłożyć właściwie do całego życia. Do wszystkich wyborów, decyzji, planów, że można się codziennie kłaść do łóżka i marzyć o tym, że się zrobi coś tam i stawać rano i w ogóle w inną stronę. Prawda? I będziesz tylko po prostu o tym marzyć. No bo najtrudniej jest, to jest jak ze wszystkim, nie wiem, jak z nauką tańca, że patrzysz na kobietę, właściwie sportowczynię, bo jak obserwuję dzisiaj te panie, te tancerki, które wygrywają największe światowe, profesjonalne konkursy, to one mają takie atletyczne sylwetki. I ja na to patrzę, mówię, kurczę, pięknie to wygląda. I teraz jak patrzę na ten ruch bioder na przykład, mówię, no nie, no pięknie. A jak spróbowałam to zrobić, to tego się nie da zrobić. Znaczy, żeby mieć ten ruch taki, żeby on tak wyglądał, bo on jest precyzyjny, on jest oparty na, poparty, myślę, że setkami godzin pracy, a to jest tylko jeden ruch. Żeby to tak wyglądało, żeby to było takie jak trzeba. No tylko ta pani nie kładła się wieczorem do łóżka, będę wielką tancerką, i wstawała rano i szła w drugą stronę, tylko wstawała rano, szła na salę treningową i po prostu cisnęła te tam, nie wiem jak się to tam nazywa, to kukaracze czy coś w tych biodrach, rozumiesz? No właśnie to jest, jak to przełożymy do każdej dziedziny, decyzji o tym, czy odchodzimy z relacji, która jest toksyczna. No co, no to możemy sobie jeszcze pospać tak 100 dni i pomyśleć, no dobra, może jutro będzie lepiej. Może tak, ale jak nie zrobisz tego, co masz zrobić, żeby było lepiej, to cud się nie stanie. Ja myślę, że właśnie, że od pewnego momentu mam taki komunikat, że bardzo bym chciała, żebyśmy przestali być dziećmi jako dorośli. Żebyśmy zobaczyli, że to jest magia, to jest magiczne myślenie, że pani w telewizji ma super i że dlaczego mnie tam nie ma, ona tam jest. No bo ona ciężko pracowała. Magiczne myślenie jest marzeniem dziecięcym. No a dorośli ludzie robią, czynią. Poza tym, że kiedyś marzyli. Taka różnica. Powiedziałaś, że lubisz dojrzałych dorosłych? Tak. Tak? Jak stać się dojrzałym dorosłym? Definicja? To jest odpowiedzialność. Dojrzały dorosły to jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za swoje działanie w tym sensie, że właśnie nie szuka na zewnątrz, nie patrzy, co oni powiedzą, oraz nie patrzy, że oni za mnie zrobią. Pamiętasz taką piosenkę We Are The World, ale to jest chyba w ogóle inny tytuł, USA for Africa? Tak, tak, tak. Pamiętasz, wielu artystów. Lata 80. Tak. I tam jest takie zdanie w tej piosence, bo ja ostatnio jej namiętnie słucham, ona mi się jakoś na tym naszym YouTubie wyświetliła. I znalazła cię. Znalazła mnie i tak popatrzyłam sobie na ten teledysk i w ogóle jacy tam są artyści. Ach, wiem, to przy okazji śmierci Tiny Turner. Jakby odświeżyło mi się to. I tam jest takie zdanie, ta akcja, którą wtedy muzycy zorganizowali, żeby zebrać pieniądze na pomoc Afryce. Mówimy oczywiście o społecznej stronie tej pomocy, lata 80. I tam jest takie zdanie w tej piosence, że nie pójdziemy dalej, jeśli będziemy dzień za dniem udawać, że gdzieś tam jakiś ktoś dokona zmiany. I to po prostu ja żyję z tym hasłem, bo to jest tak w punkt, o tym przetłumaczyłam to po swojemu, tak, ale myślę, że no jest o tym jest to zdanie, te zdania, że to jest właśnie pokładanie w cudzych rękach swojego losu jest naszą największą tragedią. Nie wolno tego robić. I tak, bardzo często ten jakiś ktoś nas złapie i będziemy musieli się do tego, co on narzuca, czy ona, dostosować. Ale jak mamy tę moc, żeby decydować o sobie, to nie rezygnujmy z tego. To jest bycie dojrzałym dorosłym. Nie, że ktoś za mnie zrobi coś. Nie szkoła mi wychowa dzieci. Ja je wychowam. Nie lekarz mi przepisze lekarstwa. Ja o siebie zadbam. Nie szef mi da podwyżkę. Ja do niego po to pójdę. To jest sprawczość. To są dojrzali dorośli. A dzieci mówią, nie da mi podwyżki, głupi dziad, nie da mi podwyżki, nigdy mi nie da. I siedzi, wiesz, w kącie i nie da mi. No to ci nie da, przecież on nie wie, że ma ci dać. To są takie rzeczy. Mogłaś nie robić tego podcastu, nie siedzieć w domu i myśleć sobie, nikt mi nie da pracy w telewizji. No ale stworzyłaś sobie swoją przestrzeń. Masz swoje miejsce. Jesteś z tego dumna? No pewnie. Bawi cię bardzo, to cieszy? Tak. No właśnie o to chodzi. Tak, i właśnie bardzo ważnym elementem jest podkreślanie tej drogi pełnej codziennej pracy, codziennych zobowiązań, kiedy ja lubię to opowiadać, dlatego że to jest inwestycja czasu i energii w coś, co wcale nie ma gwarancji powodzenia. Że się uda, tak. I kiedy przez ileś tam lat codziennie wkładałam pracę, czy tak jak ty wkładałaś pracę, będąc stażystką, czy potem zajmując się kolejnymi rzeczami, robiłaś to, bo miałaś jakąś wizję na siebie, ale jednocześnie ja byłam codziennie przekonana, że to nie musi wyjść tak, jak ja bym sobie tego życzyła, a nadal byłam gotowa wkładać tę pracę. I właśnie tutaj spotykamy się w momencie, gdzie wiele osób odpada z gry, bo to jest po prostu ciężkie. Tak. I to jest ta dorosłość też, o której mówisz. I wydaje mi się, że takie pożegnanie z idealizowaniem w ogóle otoczenia, to też jest element dorastania. Tak. I to też obserwuję bardzo i u siebie, i w swoim otoczeniu, że my bardzo byśmy chcieli, żeby ten świat właśnie nas łapał, żeby nas prowadził. Łatwiej jest powiedzieć, że nie wyszło, bo ktoś zawalił. I w momencie, kiedy wiesz, że to jest tylko w twoich rękach i że... Pamiętam, jak byłam dzieckiem i sobie totalnie wyidealizowałam wszystkie organy w ogóle państwowe i różne instytucje, że tutaj w takiej sytuacji będzie sprawiedliwość, a w takiej sytuacji będzie bezpieczeństwo, a w takiej sytuacji, wiesz, będzie zdrowie. I pamiętam, jak dorastałam i nagle zrozumiałam, że o wow, to tak nie działa. I to było smutne. I właśnie dlatego nie jesteśmy na to gotowi, bo czasami wolimy być chyba w tym miejscu ofiary, bo wtedy jednak liczymy, że może ta magia się zadzieje. Tylko, że ona się zadzieje, ale to musi wyjść od nas. No, ale ona też, znaczy zawsze się coś zadzieje, bo świat idzie do przodu. Dobra, w różnych miejscach różnie, prawda? Ale chodzi mi o to, że i tak się dzień zmienia. Czas i tak upłynie. Nastąpi następny dzień, a po nocy przyjdzie słońce i tak dalej, mógłbym się tutaj wymieniać. Nie? Chodzi o to, że to idzie, tu się nic nie zatrzymuje. No i teraz pytanie, co my z tym zrobimy? Czy my też pójdziemy, czy sobie po prostu będziemy siedzieć i patrzeć, jak to nam ucieka, przepływa? Wiesz, wydaje mi się, że w życiu to zasadniczo chodzi o to, tylko to by było takie protekcjonalne, gdybym to teraz powiedziała, ale powiem to na własnym przykładzie, że w życiu chyba chodzi o to, że żeby na końcu tej drogi nie mieć tych podkówek ust w dół, w takim poczuciu nie zaryzykowałam, nie zmieniłam, nie wyciągnęłam po to ręki, nie odważyłam się. Jeśli była na to szansa. Bo ja też mam święte przekonanie, że naprawdę nie zawsze można wszystko. Że droga do czegoś jest w tempie danej osoby, danego człowieka. Nie można tego też porównywać. To jest też takie okropieństwo naszych czasów, że my porównując się na przykład rezygnujemy, bo nie poszło nam tak jak jej, albo on jest gorszy, to ja jestem lepsza. Nic nie wynika z porównania dla nas. Po to jest nas prawie 8 miliardów na świecie różnych ludzi, żebyśmy się nie porównywali, bo my naprawdę jesteśmy różni, nie ma dwóch takich samych osób. Więc budujmy na tej wyjątkowości, a nie porównujmy się do czegoś. Nie da się porównać kwadratu do trójkąta. No się nie da. No. Któremuś zawsze będzie przykro. Bo nie jest taki jak ten drugi. Nie? To jest cały czas dorosłość, żeby to, tak jak powiedziałeś, żeby to uznać. Żeby przyznać, że to ja jestem odpowiedzialna, a nie coś lub ktoś. No i teraz wybór jest zawsze po naszej stronie. Zawsze o tym jest ta rozmowa, że to jest ciężka praca. No ale czy jesteśmy na to gotowi? Możemy być gotowi na ciężkość. To jest jak, wiesz, jak zrobieniem sylwetki. No jesteś gotowa na to. Tak, teraz już idziesz i teraz każdego dnia cierpliwie musisz ten trening zrobić. Bo jak go zrobisz przez 2 tygodnie, to nie ma zmiany. Zmiana jest u każdego znowu w innym tempie, ale dopiero po czasie. I jak już zmiana następuje, to co robimy? Odpuszczamy. A właśnie nie. Nastąpiła zmiana, jestem... Nie znoszę tego sformułowania, ale tu na użytek powiem. Nowa ja. I tę nową ja budujemy. Nie? Ja tylko życzę ją utrzymać już. To się znowu samo nie stanie. Nic się nie dzieje samo. Samo to wstaje i zachodzi słońce. Chociaż też wiemy, że nie robi tego samo, tylko ta ziemia się jakoś kręci, prawda? I to rozumiesz. No to też znowu nie dzieje się samo. Dziecko powie tak, samo wstaje i zachodzi słońce. A my jako dorośli wiemy, że to jest jakiś proces. Że coś z czegoś wynika. Ale jestem ciekawa twojej zmiany, bo powiedziałaś, że zmiana często jest trudna, wymaga odwagi, że łatwiej jest po prostu się podpiąć pod to, jak płynie prąd i obserwować, ale trudniej jest rzeczywiście zrobić coś na własnych zasadach. Czy kiedy dokonywałaś tej swojej zmiany zawodowej, nie było u ciebie takiego mocnego hamulca i zwrotu? Ja w ogóle nie lubię, wiesz, takich radykalnych zmian. Ja jestem spod znaku byka, my jesteśmy duzi i cierpliwi. Tolerancyjni i wyrozumiali, ale jak się wkurwimy, to po prostu nie zostaje nic. I wtedy budujemy od nowa. Ale ten mój YouTube to jest też taka droga, która jest trochę i taka, i taka. I z tego byka, i spokojnego, i tego już po tupnięciu nogami, tymi, przepraszam, kończynami. Co ma byk? Kopyta. O, brakowało mi tego słowa. Więc przeniosłam tam jakby strukturę dziennikarstwa, w której się wychowałam i w której znalazłam swoje miejsce, czyli zadawanie pytań. Znaczy właściwie dziennikarstwo jest zawsze o zadawaniu pytań. Ale ten mój sposób rozmowy 1 na 1, to jest moje rozumienie tego, co ta osoba, z którą się spotykam, może mi powiedzieć. To jest jakiś strumień świadomości. Nigdy nie wiem, jak się kończy rozmowa, nigdy nie wiem, o czym ona była. Przez tych pierwszych kilka chwil, dopóki coś tam pamiętam, ale dopiero na montażu widzę, o czym rozmawialiśmy. Po prostu podpinam się w jakąś inną rzeczywistość. I to jest to coś, co jakby z telewizji przeniosłam do tego świata YouTube'a. Ale wszystko poza tym było inne. Wszystko. I czy ja wiedziałam, na co się pisze? Nie. Czy ja coś straciłam? Tak. Czy to były pieniądze? Też. Ale jedna rzecz mnie niosła cały czas. Straciłam, zainwestowałam pieniądze. Ale jedna rzecz mnie niosła cały czas, że chcę i jestem temu wierna zrobić coś inaczej niż dotychczas. Że przez tyle lat robiłam, jak umiem i jak wiem i jak mi mówiono, że należy. I ten jeden raz w życiu, w zawodzie, chcę zrobić inaczej niż dotychczas. Pójść w świat, którego nie znam, czyli dla mnie kompletnie w ogóle to już jak skok na głęboką wodę, ale jakby już z tym doświadczeniem, które mam, nie? Bo to jest moje know-how, to jest ta moja wartość, wiem to. To też jest o dojrzałości, że któregoś dnia uznałam, że to, że umiem rozmawiać i że chcę rozmawiać, to jest mój atut. Twoja moc. Tak, i że na tym chcę budować, że nie muszę szukać i skakać. Że to jest to. No i co? No i się ten kanał wydarzył, a mnie niosło cały czas dziecięce przekonanie, i tutaj nie byłam dorosła, no ale to jest znowu tylko chwila, dziecięce przekonanie, że to jest dobre, że jest mi w tym dobrze, że to jest wartość, że to jest radość, że to jest prawda, że to jest rozwój, bo zrobiłam inaczej niż do tej pory. To jest wartość dla mnie w tym świecie. I jak wytrwałam, a miałam bardzo ciężkie chwile, myślisz, że nie rzucałam tego? Rzucałam to, oczywiście składając się do łóżka tej swojej wyobraźni. Miałam tego dosyć, ale przerastało mnie to też momentami, no bo wiesz, no to był biznes, który miał bardzo chybotliwe nogi i zanim one stężały, to no, mam trochę nieprzespanych tygodni, miesięcy, lat za sobą. No ale to jest piękne, że mogłam to zrobić. Jestem wdzięczna w ogóle sobie, że się na to otworzyłam, że sobie na to pozwoliłam. To super rzecz. Znaczy rozumiem, że ta wolność też jest tego po prostu warta. Wiesz, to chyba nie jest do końca wolność, taka, jaka się tutaj mogłaby nam wyświetlać, bo to jest ogromne zobowiązanie. Właśnie ja jestem paradoksalnie, jeśli chodzi o tę zawodową stronę, taką kompletną, bo ja jestem tam. Nie tylko prowadzę te rozmowy. Ja muszę być do nich przygotowana, więc muszę przygotować te dokumentacje. Ja sobie tych gości wymyślam, zapraszam. Ja dbam o to, żeby to miało strukturę finansową. Ja jestem producentką, bo ten montaż odbywa się pod moim okiem. To wszystko jest obciążające. Zrobienie godzinnego filmu raz na tydzień jest po prostu pracą. Mało tego, ja mam jeszcze zespół. Nas jest 4, 5, 6 osób, które przy tym pracują. Bo trzeba film zrealizować, bo Brzoza jest ze mną u mnie w biurze i tu nagrywamy, bo Wiktoria jedzie do gościni, do gościa, bo jest Piotrek, który montaż nam robi, bo czasem zastępuje go jego żona Marta, bo napisy robi nam Kasia. Wiesz, już się zrobił zespół, a jeszcze mamy księgową. Nie, bo ja prowadzę firmę. Więc to jest po prostu odpowiedzialność. I czy to jest wolność? Tak, tylko ja teraz wolność, odkąd jestem dojrzałą, dorosłą, to też był proces, definiuję właśnie w ten sposób, że dojrzała dorosłość to jest takie powiedzenie tak, nie jestem tu sama, jestem odpowiedzialna za innych i czasem jak ja nie daję rady, bo mnie to przerasta, to pomyślę o nich, bo dla nich to jest ważne, co razem robimy. No, bo to jest po prostu na przykład dla nich utrzymanie. To są dla nich zarobki. to ja nie mogę po prostu wymiękać, tylko że to by było znowu strasznie okrutne wobec mnie. Więc ja wtedy do nich idę i mówię, słuchajcie, jestem chora, zmęczona, pomóżcie mi, bo teraz mam taki trudniejszy czas, przeprowadzicie mnie przez to. I mam od razu reakcję, spoko Magda, damy radę. Wiesz, to też są takie wybory, nie? Że trzeba odsłonić taką wrażliwą część siebie, to podbrzusze, które mówi, słuchajcie, nie daję rady, jest mi ciężko. Choruję, tak było w moim przypadku, wiele miesięcy i nie wiem, czy to się uda. Nie mam siły robić tych rozmów co tydzień, bo mnie to za dużo kosztuje, bo cierpi na tym moja rodzina, bo ja nie mam wolnego czasu, ale może teraz ja odpuszczę. No i mieliśmy burzę mózgów, odpuścić, nie odpuścić. No ale znowu wygrywa takie przekonanie, że jak masz wsparcie i oni ci to dają, no to jakieś moce znowu wstępują we mnie, w nas i ciągniemy to dalej. No. Tak wygląda życie. Życie w ogóle, wiesz, bez trudów, bez wymagań, bez takich przeszkód. Co to za życie jest? Umarłabym z nudów. Po prostu leżąc z drinkiem, z palemką. Chociaż uwielbiam to. Nie musisz mnie długo namawiać na wakacje na plaży z drineczkiem. To może nie, ale na plaży ze słoneczkiem very much bardzo. To jest takie moje odpoczywanie. Nie? Ja nie cierpię zwiedzać, ja tam mogę pozwiedzać. Nie wiem, jak jest jakaś super wystawa, to sobie pojadę, pozwiedzam. Ale zasadniczo to ja lubię sobie poleżeć. Znowu ta bycza natura wychodzi. Więc kiedy praca, wtedy praca. Ale najważniejsza w ogóle, to jest moje doświadczenie w pracy, nie doświadczyłam tego wcześniej, że mogę się oprzeć na moim zespole. Że mało tego, mam wrażenie, że oni są wdzięczni, że ja im pozwalam, to jest bardzo dobre słowo, współtworzyć to, uczestniczyć w tym. Oni wtedy dają od siebie. Widzę, jak się cieszą, że do mnie dzwoni. Słuchaj, wiesz, w tej dokumentacji to jest tak, że... Bo tutaj to on to zrobił i słyszę po prostu w tym głosie, że jest radocha z przygotowania dokumentacji. Wika wraca ze zdjęć, mówi, słuchaj, ale to fajna jest osoba. Ojej, jak się cieszę, że mogłam ją poznać. Zobacz. Zmieniamy w ten sposób siebie i świat, no. Nie wiem, czy ja nie zeszłam tutaj na jakiś ton w ogóle, wiesz, tworzenia grupy religijnej albo duchowej. Nie jest to kult Magdaleny. Jest okay. Nie jest to kult Magdaleny, dobrze? Nie, ale rzeczywiście, tak jak mówisz, to jest tak, że z pozoru, z punktu odbiorcy wygląda to bardzo podobnie, rola, którą pełnisz, a za kulisami... No jasne, najciekawiej jest tak, za kulisami. Tworzysz coś zupełnie nowego, zupełnie nową strukturę, ale ciekawi mnie też, jakie masz podejście i do gości, i do tematów? Czy to jest tak, że na przestrzeni lat one po prostu do ciebie przychodzą? Czy masz nie, chcesz stworzyć jakiś taki dobry balans osób mniej medialnych, bardziej medialnych? Czy te tematy, i jakim kluczem one wpadają? Jak wpadają mi goście? Dobrze, to pytanie o klucz, bo klucza nie ma. Jest, słuchaj, pęk wytrychów, które sobie tam na tym kółeczku tak krążą. To była w ogóle fajna metafora i chyba celna, jeśli chodzi o dobór gości, bo wytrych jest taki, że ja się serio potrafię obudzić z nazwiskiem. Ja po prostu mam to. Budzę się i mówię, matko, teraz ta osoba. I nie powiem ci, nie wiem dlaczego. Nie wiem. Przyszedł jej czas po prostu. Przyszedł jej czas. Dzwonię, piszę i ten ktoś, ta ona czy ten on odpisują, no właśnie super, fajnie, wiesz, bo nie wiem, bo na przykład napisałam książkę, chciałabym o niej powiedzieć, albo mam trasę koncertową. Bach, ta osoba, wiesz, że robimy rozmowę, nie wiem, która ma świetną liczbę wyświetleń, bo jej autentyczność po prostu rozwaliła system. Nie? Mam też oczywiście stałe współprace i tak zarabiam na moim kanale na YouTubie, ale one są... Wydarzają się wtedy, kiedy to, co ja tam robię, odbywa się w moim stylu. Czyli że jakby zasada jest taka, że nie wiem, mam jakiegoś patrona, o którym mówię, on ma jakąś swoją działalność, no ale potem ta rozmowa i tak jest z tą osobą o tym jej życiu. Mhm. Więc utrzymanie zespołu i tej firmy polega na tym, że przychodzą do mnie firmy, które chcą na moim kanale zaistnieć jako partner rozmowy, co też jest, uważam, wspaniałe i pozwala mi po prostu tę pracę wykonywać. Ja nie mam patronajta, nikt się nie zrzuca na to, co robię. No i oczywiście dochodzą jeszcze do tego, dlaczego o tym mówię, bo bardzo często dostaję takie komentarze, że oglądający się denerwują, że są reklamy na YouTubie. No są, no bo to jest dla każdego twórcy, to jest jak wynajęcie sobie miejsca, na którym możesz pokazywać swój content. tworzyć tam ten swój content. No ale to jest jakaś instytucja, która zarabia na tym, że nas tam wpuściła jako osoby, które mogą mieć tam ten swój odcinek telewizji, nie? Więc te reklamy się pojawiają, nie mamy do żadnego wpływu. Tak. One tam po prostu są. Więc to jest jakby cena za to, że ja mogę tam pokazać swój film. Tak, ja zawsze podaję taki przykład. A państwo mają za darmo dostęp do tego. Tak, nie? Ja zawsze odnoszę się do tego, że jak oglądamy coś właśnie w telewizji i leci reklama, to nikt tego nie kwestionuje i na pewno nie zgłasza, co to jest za reklama. Nawet jeżeli nie ma nic wspólnego z programem. Dlaczego mi przerwaliście oglądanie? Co to za reklama? Więc myślę, że to jest ważne, żeby złapać trochę inną perspektywę i zauważyć, że osoby działające w internecie analogicznie też stanowią jakąś instytucję i też no jest to po prostu dla nich, dla nas praca i super, że też to tłumaczysz swoim odbiorcom, żeby oni wiedzieli, że to, co jest w internecie, to nie jest po prostu podane na tacy, tylko też może za tym iść całe to zaplecze. Czyli, że jakby ty jako odbiorca dostajesz to za darmo, no to dla ciebie tą ceną jest obejrzenie tych reklam. Jak sobie kupujesz Netflixa, po prostu płacisz subskrypcję, tak? Jesteś tam. Jak chcesz obejrzeć kanał w moim stylu na YouTubie, nie musisz płacić żadnej subskrypcji, no ale musisz obejrzeć reklamy. Chyba że zakupisz YouTube Premium, właśnie, jest to wtedy nie oglądasz reklam. No to wszystko jest dosyć proste, więc no tak to też tłumaczę. Ale dlaczego aspekt finansowy jest ważny? No bo to znowu jest jakby w mojej pracy taki konik, bo pytałaś o ten klucz. Tak. Skąd ci goście i dlaczego? Ja ciągle mam takie poczucie, że poza tym, że nie wiem, jest to super osoba, która ma tam jakąś historię osobistą, to żeby w tym było zawsze jeszcze coś wspólnym mianownikiem, że my się możemy jak w lustrze przejrzeć w tej historii, nie? I że nieważne, kim jesteśmy, kto tam siedzi po tej drugiej stronie, żeby chociaż w części tej rozmowy zobaczył siebie i zobaczył swoje możliwości, bo my wszyscy wychodzimy skądś, każdy ma jakąś ścieżkę, naprawdę z tytułami królewskimi wiadomo, kto się rodzi, no to ile jest tych osób na tym świecie? Może być, nie wiem, też opcja wspaniałego rodzeństwa z sukcesji, ale nie wiem, czy ktoś chciałby, już można mówić, nie, bo już jest dawno po premierze wszystkich, nie wiem, czy ktoś chciałby po prostu żyć ten scenariusz. No więc tak naprawdę zasadniczo, jak z dziećmi, rodzimy się nadzy, zaczynamy od początku i każdy ma ten swój początek gdzieś tam. No? Więc historia, zobaczenie w lustrze się, przyjrzenie się, prawa kobiet, rozwój, sprawy społeczne. To jest wszystko to, co moim zdaniem wpływa, jak sobie tłumaczymy rzeczy. Ja zawsze stawiam na dialog. Rozmawiajmy. Dosyć monologów. Monologi są w kościele Zambony. Dialog. Monologi są w polityce, gdzie są konferencje prasowe i występują te osoby, które mówią do nas. Ale nie możemy im zadać pytania, nie? A rozliczać możemy ich raz na parę lat, raz na kilka lat. Więc tam jest monolog, a ja chcę dialogu. Na przykład po to są komentarze pod filmami. Bo tam odbywa się znowu dalej jakaś refleksja, jakiś dialog. Czytasz? Czytam, kocham, uwielbiam. Po prostu w ogóle uważam, że dla mnie, jako dla dziennikarki, te komentarze, które są często też uważane, wiesz, jako siedlisko i źródło hejtu, są też, jak się umiejętnie je czyta, są też wglądem w to, jakim jesteśmy społeczeństwem. Są wglądem po prostu w naszą naturę. To jest dla mnie, dla dziennikarki super rzecz. Czyli umiesz nie wziąć tego do siebie, ale wyciągnąć wnioski. Wiesz, ja to już teraz mam taki czas, że jak mi ktoś tam jedzie, to ja potrafię być bardzo taka, jakby to powiedzieć, nie wiem... Ja nie jestem chamska, potrafię być bardzo stanowcza, potrafię być bardzo wymagająca i potrafię być impulsywna. Ale jestem znowu tym bykiem, bardzo cierpliwa. I ja mogę długo rozmawiać z kimś, kto mnie obraża, bo nie mówię o różnicy zdań. Ja uważam, że różnica zdań jest wspaniała. Różnica zdań jest znowu o tym, że jest nas 8 miliardów i każdy jest inny. Więc różnica zdań jest oczywistą oczywistością, że zacytuję klasyka. No ale jak ktoś ma inne zdanie, to po jakiego grzyba mam go przeciągać na swoją stronę? Bo, ale może on ma rację, może wcale ja nie mam racji. Więc różnica zdań jest zdrowa w dialogu. No o to chodzi. No ale jak ktoś robi inbę tylko dlatego, że mnie nie lubi i musi mi coś udowodnić, no to wiesz, jestem za stara na to, żeby... przekraczanie moich granic odbywało się po prostu od tak. Ja mam ze sobą czasy, w których przekraczanie moich granic w sferze publicznej to był chleb powszedni tabloidów i ja już do tego nie chcę dopuścić. Postawienie granicy wtedy tam, Czyli wytoczenie procesu wszystkim tym, którzy jechali po mnie i do dzisiaj nie wiem za co, jak się okazywało na salach sądowych, nikt nie wiedział, znaczy nikt z oskarżonych, z pozwanych, przepraszam, oni nie byli oskarżeni, nikt z pozwanych nie wiedział, dlaczego to robił. Okay. No bo jak się okazywało, padały pytania od sądu, jakie są powody takiej działalności, no cisza. No bo trzeba pamiętać, że najczęściej na tej sali pojawiali się pełnomocnicy, którzy też są jakimiś prawnikami, których ktoś wynajął do jakiejś pracy. I zatem prawnik, który prowadzi 150 takich spraw, może wiedzieć, dlaczego jakiś redaktor naczelny czegoś tam postanowił zrobić ze mnie kogoś, kim nie jestem. Nie? Więc to cały czas chodzi po prostu też o to, że stawianie granic jest kobietom dostępne, że powinnyśmy to robić, że to takie, wiesz, modne hasło empowerment. Ja go bardzo nie lubię, bo naprawdę nie każdą z nas stać na empowerment. Bo żeby do miejsca empowerment dojść, to trzeba naprawdę strasznie dużo przejść. O. I moją rolą jest też upominanie się o to, co jest wspólne i co jest ważne. I moją rolą jest mówienie głośno o tym, o czym się mówi po cichu. W interesie kobiet. To jest, jak mnie pytasz o te tematy, jak kanał się zmieniał, to się tak zmieniał. Że w zależności od tego, co było na dany moment potrzebne, to ja starałam się szukać odpowiedniej osoby do rozmowy o tym. No i tyle, no a ocenę pozostawiam innym. Nie mam oceny, no w tym sensie ocenę tej mojej pracy, no bo nie mnie, znaczy mnie też można oceniać, ale starego misia na sztuczny miód to już trudno nabrać, więc ja umiem oddzielić to, co jest prawdą, a co nią nie jest. I teraz, kiedy mamy tę historię z prawami kobiet na polskich oddziałach ginekologiczno-położniczych w polskich szpitalach, to parę osób zapytało mnie, jak to dźwigam i czy sobie radzę i co czuję i czy biorę do siebie ten, nie powiem hejt, bo to nie jest hejt, ten sprzeciw, to oburzenie. Tę niezgodę na to, że wsadziłam kij w mrowisko. W ogóle mnie to nie rusza, właśnie z bardzo prostego powodu, bo tam było mrowisko i należało się pochylić i walnąć tam tym kijem. I może bym, nie wiem, zwątpiła, gdyby chodziło o moje interesy, chociaż oczywiście to też są moje interesy, bo ja też jestem pacjentką. Ale jak widzę skalę zniszczenia, jak widzę śmierć, to nie jestem obojętna. Marian Turski, 11 przykazanie. Nie bądź obojętna. Ja nie jestem. Powiedziałaś, że to jest twoja rola, żeby mówić o rzeczach ważnych. Czy to jest twoja rola, bo czujesz, że ludzie na tobie polegają i że zbudowałaś sobie takie miejsce, gdzie masz ten głos? Czy ty po prostu od serca, z siebie masz taką misję? Czy to się łączy może? To jest z troski. To jest z poczucia odpowiedzialności. To jest z siostrzeństwa, które tak rozumiem. Dla mnie hasło nigdy nie będziesz szła sama z naszych protestów 2020 roku jest hasłem na co dzień. Czyli nie będziesz, kobieto, szła sama, bo jest ci za ciężko. Podzielę się swoją historią, żebyś zobaczyła w tym siebie i poczujesz ulgę. O tym są moje programy. To jest z ciekawości, czy właśnie jest po drugiej stronie coś, czego nie dostrzegaliśmy, a co można zrobić inaczej niż do tej pory. To jest wreszcie z poczucia godności, że wiesz, setki lat kobiety przepłakiwały swoje życie i swój los. Kurwa, jest XXI wiek. Żyjemy w Europie. Wiemy, ja wiem, ty wiesz, jak żyją moje przyjaciółki, koleżanki w krajach tego, cytuję, zgniłego zachodu. Jakie tam są możliwości i warunki. Ja też chcę tak żyć, bo ja wiem, że to jest możliwe. Bo ja wiem, że można żyć w różnicy zdań, ale w dialogu. Choć brzmi to teraz jakoś strasznie górnolotnie. Czyli krótko mówiąc, pani Gosia ma taką sukienkę, a pani Kasia taką. Kurwa, obie sukienki są super. A nie, że ta ma gorszą. A nie, że ta się nie zna na sukienkach. Co do kogo obchodzi, kto się zna na sukienkach? Jakie to ma znaczenie na życie? Żadne. Żadne. Trzeba się znać na swoich granicach, trzeba się znać na swoich możliwościach, trzeba się znać na tym, że narzędzie może służyć do ukrojenia chleba i do zabicia. Takie rzeczy trzeba wiedzieć i to odróżniać. Nie? Więc ja bywam po prostu czasem boleśnie wkurwiona tym, że kobiety płaczą, chociaż już dawno nie powinnyśmy. My jesteśmy stworzone do tego, żeby się cieszyć. Ludzie są zachwytem. Każdy z nas z osobna i wszyscy razem. Tylko świat został skonstruowany tak, że wmówiono nam, że pokazywanie palcem zła to jest to, o co chodzi, bo sprzedają się tylko sensacyjki, sprzedaje się to, co grube, a to, co jest zachwytem, bo wtedy jest taką miękkością, tak z kobietami. Wy jesteście histeryczne. Nie, kurwa, my jesteśmy emocjonalne. I to jest wartość. To jest wartość, to nie jest wada. Wmówiono nam, że to wada. I wmówiono mężczyznom, że emocjonalność jest wadą, że jest słabością. Halo! Gdyby nie emocjonalność, gdyby nie czułość i wrażliwość, nie byłoby już tego gatunku ludzkiego. Serio. Nie byłoby nas. My jesteśmy dlatego, że te cechy są nam dostępne. Nie dlatego, że jesteśmy hejże ho do przodu i nie napierdalać. Właśnie nie dlatego. Właśnie emocjonalność jest pozytywna. Ją też trzeba ogarnąć, złapać, wyłuskać to, co jest, co nas wzmacnia, co nas osłabia. Ale tu znowu kłania się dojrzałość w dorosłości. Proste i trudne zarazem. Jak to życie? To powiedz nam na koniec, Magda, skąd ty w takim razie bierzesz siłę? Bo pytają cię, jak to dźwigasz, masz swój zespół i zakładam, że też ten feedback, który dostajesz od ludzi, chociaż pewnie bywa różny i burzliwy, bo to są duże liczby, a zawsze w tłumie są przeróżne zdania. On też jest wzmacniający, ale to też jest duża presja, kiedy wiesz, że tyle osób polega na tym, że właśnie zabierzesz głos. Masz takie poczucie, że czasami chciałabyś się schować, a wiesz, że nie. Należy się odezwać? Nie, nie, właśnie nie. Jakoś tak... Ja siebie bardzo słucham. Bardzo słucham mojej intuicji, tej mojej wewnętrznej mądrości. Takiej, której nie dopuszczałam tyle lat. I ona była puk, a ja tam nie siedź tam cicho. Ona we mnie jest i każdy ją ma. I to jest tylko taki konstrukt społeczny, że nie wolno, wiesz, zajrzeć w siebie, nie? Zobacz, teraz jest na odwrót. Wszyscy mówią, ja też zajrzyj w siebie. No zajrzyj, bo tam jest całe bogactwo tego świata, no bo przecież wymyślono nam właśnie na przykład, nie wiem, religię, żebyśmy ufali w coś, co jest gdzieś tam ponad nami i poza nami, że tylko tamto nam zrobi. No, szanuję to. Też jestem w dialogu. Szanuję tę wizję. Ale powiedz mi, czy jak się położysz na ulicy albo na torach i powiesz: droga energio, spraw, żeby nie przejechał mnie pociąg. No to czy jednak tak będzie? No bo jednak możecie przejechać, nie? Bo ten ktoś, kto ten pociąg prowadzi, akurat może nie ma tam tego podłączenia. Tak, nie ma tej antenki. No i tyle w temacie. Więc tu cały czas chodzi o to, że tu jest moc. Może ja w takim razie stąd to mam, no. Może gdzieś tutaj pod tymi koralikami, tam pod tym biustonoszem, pod tym ubrankiem jest jakieś coś, co jest już niepodważalną wartością i ja sobie tam z tego czerpię. No ale na przykład nie bez znaczenia jest to, jak moja mamusia mi wczoraj powiedziała, jestem z ciebie dumna. To nie jest bez znaczenia. To jest bardzo ważne. Wsparcie. Takie, tylko wiesz, wsparcie to też jest takie słowo, znowu ten pęk z wytrychami, które może znaczyć wszystko i nic, nie? Że to jest bardziej, bym powiedziała, hej, jestem. Jakbyś czegoś potrzebowała. Nie? To jest tutaj, pamiętaj, jestem. Masz mnie. Ja tak często, jak ktoś ma trudną chwilę, to ja po prostu, wiesz, bywa, że jesteś, brak ci słów, ale to po prostu to jestem, jakby co, zapada w pamięć. To jest jak taki... jak telefon ratunkowy Federy dla kobiet, które mają powikłania w ciąży i lądują w polskim szpitalu. Ten telefon jest po prostu takim jestem. Nie musisz z niego skorzystać, ale możesz go potrzebować, więc sobie go po prostu zapisz i zapamiętaj. Gdybyś go potrzebowała, to dostaniesz pomoc. Poproś o pomoc, a ją dostaniesz. To się wydarzy. Trzeba w to wierzyć. Więc ja to jestem traktuję właśnie jako takie wsparcie. Obecność. Tak. I uważność. O, jeszcze nie? I też wybrzmiewa mi z tego, co mówisz, że potrzebujemy być po prostu widziani. I przez siebie samych, i przez otoczenie. I to już jest bardzo dużo. Bardzo to jest w punkt, co powiedziałaś. I teraz wracam do takiego ćwiczenia, na koniec już szybciutko, bo może wam to pomoże czasem spojrzeć w siebie, które sprzedali mi naturoterapeuci, których poznałam wiele lat temu, wspaniali, którzy mi życie po prostu uratowali. I oni powiedzieli mi, pamiętaj, że od czasu do czasu zrób sobie takie zadanie, takie ćwiczenie. Stań sobie przed lustrem, nie oceniaj, patrz sobie w oczy, nie oceniaj tego, co widzisz w kontekście zmarszczki, krzywy nos, coś tam. Popatrz sobie w oczy, patrz tak długo w swoje źrenice, aż coś zobaczysz, coś poczujesz. Zaręczamy, gwarantujemy, że coś zobaczysz, coś poczujesz. Róbcie to. Pięknie. To jest tak wspaniałe. Tylko to trzeba, trudny moment trzeba przetrwać, bo będziemy zawstydzeni, będzie nas odrzucać, będziemy sobie odmawiać, będziemy mówić, nie no głupie to, po co to robić? Bez sensu to jest. Wytrwaj. Wytrwaj patrząc w te czarne źrenice. Normalnie tam jest kosmos. Piękne. Magda, dziękuję ci bardzo. Ja czuję twoje wzruszenie i sama jestem bardzo, bardzo przejęta. To była piękna rozmowa i życzę ci tej siły, chociaż masz ją i masz te zasoby, więc mam nadzieję, że one będą się pięknie odnawiać i regenerować. Będziesz z nami działała i rozmawiała i słuchała jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo. I dziękuję ci za wszystko, co robisz. Dziękuję bardzo. To jest to moje dmuchaj w skrzydła innej kobiecie. Podaj jej rękę, zamiast podstawiać nogę. Podaj jej rękę i zobacz, co się wydarzy. Możesz być bardzo zaskoczona. Dziękuję ci, że robisz swoje. Bo każda z nas jest ważna. Bo to jest ta siła mocy. Ty robisz to, ja robię to. Ktoś prowadzi galerię, ktoś robi piękne bukiety. Po prostu zmieniamy świat w zachwyt. Niech on po prostu trwa. Tak. Dziękuję. Dzięki, do usłyszenia. Jeśli regularnie słuchasz mojego podcastu, będzie mi miło, gdy znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Jestem bardzo wdzięczna za ten mały gest, bo dzięki niemu mój podcast może dotrzeć do nowych osób. A jeśli masz ochotę na więcej, posłuchaj mojego nowego programu, czyli Myśl na dziś, który również jest dostępny na Spotify, iTunes i YouTube. To kilkuminutowe wypowiedzi gości mojego podcastu, które pomogą ci lepiej zacząć dzień.